Hej, 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 witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Ninjago. Ty, gotowy na mój pokój Ninjago? Możesz pomagać Garmadonie. Znajdźmy jakieś jego słabości. Ja znam wszystkie. Dość! Mamy nie cały tydzień Mecha Regina! Nie strzela się do nich! Au! Hej, Garmadon! Spływaj stąd! No i właśnie zaczynamy walkę z walką z Garmadonem, a czemu? By nie, a no właśnie. Nie tam już pozwolowałem! Co nabrałeś kody w usta, garbuś? Mechy otoczyły Garmadona osłoną. To się ich pozbądźmy. Więc tak to się tak póki co to wygląda. W takim razie dobrze, musimy pokonać te mechy wszystkie. A więc na spokojnie powinniśmy... I osłona za mnie! Dać radę, tylko one tak śmiesznie latają, ale już w sumie mniejsza z nimi. Dobra, jeszcze tam jest chyba jedno, ale muszę go wziąć, znaczy pokonać z inną postacią niestety. Więc ten, więc to spokojnie oczywiście, jeszcze teraz tutaj drugi. I za chwilę. Udało się! Tracił całą osłonę. Będzie to wykonane, chciałem powiedzieć. To sobie lekko podgłośniłem, bo tak uznałem, że może jeszcze odrobinę będzie właśnie spoko. I tak to wygląda w tym momencie. Może być. Chciałbym, że nie. I tam pasuje taka opcja klikania i wygrywania. A no właśnie, więc świetnie. A to skąd się wzięło? Tego się nie spodziewałem. Masz celne pociski, zielony ninjo. Niestety ulepszyłem swoją osłonę. Nigdy nie przejmiesz Ninjago. Odpuść wreszcie i wracaj skąd przyszedłeś! Wyłącz osłonę! Włącz osłonę! Nie! Widzieliście? Widzieliście? Poważnie? Kto cię uczył łapać, co? Ach tak? No to masz! Niesamowite! Kto cię uczył rzucać? Weź już zniknij z Ninjago, dobra? I z mojego życia! Ja? Z twojego życia? Nie. Masz sporo problemów, zielony ninjo. Mam nadzieję, że zdążysz je rozwiązać, zanim wrócę. A kiedy to zrobię, będę miał dla ciebie coś iście podłego. Coś wielkiego! I tyle w temacie. Okej, okay. Północ Ninjago City. Misja ukończona, więc bardzo fajnie. Misja długa, no ale w sumie źle to rozplanowałem, tak patrząc w tym momencie. No ale okej, tak jakby jest początek odcinka w tym momencie, więc myślę, że może w tym właśnie odcineczku na spokojnie tam się uda. No i tutaj mamy właśnie Kai, został odblokowany, więc mi tam pasuje. No i powiedzmy, że już dwie misje w grze mamy takie jakby skończone. Nie wiem ile jest tych misji, ale w sumie nie jest to ważne. Może jest ich 10, może więcej, mniejsza o to jak już mówiłem. A więc w takim razie dwie już są za nami. No i tutaj poziom prawdziwego ninja, drugi na 20, przygotowanie, przygotowana modliczka, kontynuujemy tryb fabularny oczywiście i lecimy dalej. No i tak, wyzwania w dojo, szlifuj swoje umiejętności bojowe, zdobywaj medale za najwyższe wyniki i stawiaj czoła klasycznym czarnym charakterem Ninjago, aby zdobywać nagrody i zapewne cenne nagrody, a więc dobrze. Tutaj nam każą iść, więc tam się udamy. Jeszcze bym chciał sobie coś na szybkości zobaczyć, ale to momencik. Tutaj jak widzicie też coś się pokazało. Terminal ponownej rozgrywki. Terminale ponownej rozgrywki pozwalają na przechodzenie poziomów fabularnych kolejny raz. Okej, okay, to nie ma problemu. A tutaj kolejna nowa rzecz, którą jest, jak widzicie, albo raczej są, drzwi złotych klocków. Zebranie złotych klocków w dostępnych Ninjago pozwoli przebywać takie
mistyczne drzwi. Dobra, nie ma problemu, a więc sobie zobaczmy jedno w to miejsce. Ich właśnie potrzeba, można stać, ale zapewne nie. No i gra swobodna, odblokowane, mi tam pasuje, jak najbardziej. A jak się włącza te pole, tak jakby? Okej, okay, z tym dysponowanej dużo rzeczy blokowaliśmy, więc też fajnie. W takim razie, dobra, nowe cele, otwórz szkołę, by oczyścić drogę bazy ninja. Dobra, mogę włączyć mapę, tak średnio z tego co widzę. No to chyba tyle w temacie. Dobra, zobaczmy ile tutaj tego potrzeba, pewnie no, tylko 10, więc spokojnie. Może to jest ta szkoła, może i tak, może i nie. Dobra, mniejsza o to. My tu oczywiście idziemy dalej, to chciałem sobie tylko coś sprawdzić. Aha, mam nawet instrukcję, gdzie się udać, więc tam w tym momencie podążamy. A jak już mówiłem w poprzednim odcinku, później po prostu będziemy... Moi uczniowie zupełnie mnie nie słuchają, wiesz? Garmadon! Szybko! Schowajcie się! Widzisz, co mam na myśli? Pomożesz mi ich jakoś zagonić do klasy? No właśnie, chciałem powiedzieć, że... w sumie co chciałem powiedzieć, że później będę przychodził to na 100%. Więc dobra, są uczniowie, ale chyba chwilowo nic z nimi musimy robić. Więc ja pójdę, znaczy z nimi jeśli chodzi indywidualnie, więc pewnie po prostu Marta, właśnie... Marta, uspokój się. Krzysiek, odłóż to. Marta, odłóż Krzyśka. Właśnie coś tutaj, no jak widzicie już wszystko jasne. A więc dobra, zobaczmy co takiego się za chwilę stanie. A jak widzicie, to jest chyba dzwonek, tal dosyć spory, więc nie chciałbym stać obok niego, kiedy właśnie on zadzwoni, no ale chyba niestety będę musiał. No okej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. My bierzemy naszego zielonego ninja, znaczy ninja z młotem i dzwonek zadzwonił. No tak to bywa, tak to wygląda. No i popatrzcie, możemy tutaj chyba się przebierać jakoś. Zobaczmy, kreator postaci, o proszę, no i to mi się podoba, to też na pewno się później przyda, o, tak obstawiam. Dzieciaki mogłyby się sporo nauczyć od kogoś tak kompetentnego. Powodzenia w bojach! Dzięki wielkie, więc ja sobie jeszcze tutaj wejdę i zobaczmy co mamy właśnie w tym miejscu. Plaża Ninjago City, udać się w wybrane miejsce. Oczywiście, że w sumie to nie wiem. Mam iść niby tu. Ja to już zrobiłem, więc pójdę na tą plażę w takim razie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Niby tutaj jest ten kuferek, a te kuferki to chyba są właśnie w misjach. Czy to jest ten deseń, albo też i nie. No zobaczymy za momencik, więc tak to się prezentuje. Taki powiedzmy nasz mini świat, który dodatkowo dobudowywuje się. No i spoko, mi tam pasuje. Czy to będzie misja, czy też nie. Wyspa Ninjago. Tu nie wiem, tu też nie wiem. No to chyba tutaj, co nie? Plaża Ninjago City, numer 2. Uznam, że tak, bo niby gdzie indziej. Dobra, idziemy. Więc w takim razie kontynuujemy tryb fabularny. No i chyba tutaj jest misja, więc mi tam pasuje. Plaża Ninjago City. No szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale to na spokojnie wszystkiego się pokrótce dowiemy, więc tym... też nie ma się co właśnie przejmować, a więc dobrze. Złoty ninja to legendarny mistrz spinjutsu, o którym powiada się, że jest najsilniejszym z najsilniejszych. Dokładnie tak, pewnie tak. No okej, może być. Jay, ninja błyskawic, posiada pielęgnującą umiejętność. Czemu ja to tak późno zaczynam czytać? Niestety tego nie wiem sam. No i dobrze, czy to długo się będzie ładowało, czy też nie aż tak, bo póki co... chwilę to trwa. A więc, generałowie, zawsze kiedy próbuję podbić ninjago, ten przeklęty zielony ninja mi przeszkadza. Słuchajcie, kim są ci super ninja. Ilekroć tylko wymyślę coś nowego i tak przegrywam. Generale numer jeden, chcesz być poddanym czy jednak dowódcą? Dowódcą? Jak śmiesz! Misja! No więc obiecałem zielonemu ninja, że wrócę z czymś wielkim, czymś takim przepysznie podłym. Przepraszam pana. W końcu przeszkadzasz! Przepraszam, przygotowaliśmy takie coś. Pokaż no! Mój skarb! Skąd leci ta miła muzyczka? Hej, patrzcie tam! Mistrz Wu wrócił! Witajcie, uczniowie! Mistrz Wu! Hej, widziałeś jak zlaliśmy Garmadona? Rozgromiliśmy go! Ba, ba, ba. Widziałem walkę.
Widziałem odwrót Garmadona. Nie pokonaliście go jednak. Co? Nie pokonacie naprawdę Garmadona, dopóki nie spojrzycie na rzeczy z innej perspektywy. Macie w sobie moc, by wygrać tę bitwę bez walki. Gdy zaczniecie wykorzystywać umysł, przestaniecie potrzebować mechów. Neo, potrafisz tworzyć wodę z niczego. Wow! Ty, Kai, ogień. Wow! Jay, błyskawice! Mega ninjowo! Cole, ziemię. Panie, też się obracam. A Zane, lód. Lód to cud. Wasze nazwy pochodzą od waszych mocy żywiołów. A co ze mną? Czym ja jestem? Lloyd, twoja moc jest najważniejsza ze wszystkich. Okej, mów dalej. Twoim żywiołem jest zieleń. Że co? Lloyd... Nie mogę być złotem? Nie. Wiatr jest wolny. Mogę być wiatrem? Wystarczy. Lloyd, chodź ze mną, musimy porozmawiać. A reszta ćwiczyć z Pinjitsu. Mistrzu, nie rozumiesz. Broń nie rozwiąże twego problemu. Sam posiadam w dojo każdy jej rodzaj. Małą broń, dużą broń, ostrą broń, tępą broń, nawet broń ostateczną. I czemu o tym nie mówiłeś? W niewłaściwych rękach broń ostateczna może zgubić Ninjago. To oddaj ją w moje! Co za różnica, jak pokonamy Garmadona, skoro pokonamy? Również czuję odpowiedzialność za losy Ninjago. Nie zawsze jednak będę mógł was uczyć. Czemu? Bo jestem bardzo, bardzo stary. O. Dlatego też musisz poprowadzić drużynę ninja, obierając jednak przy tym inną ścieżkę niż dotąd. Ścieżkę, którą kroczyć może tylko syn Garmadona. Nieważne, jak trudna będzie. Szczerze, mógłbym przestać być zielonym ninja, gdybym mógł tak też przestać być synem Garmadona. Z pewnością mamy dziś piękny dzień, ale jeśli jesteście na plaży dzień po ataku Garmadona, może jednak warto przemyśleć życiowe wybory. Zobacz, co ze sobą mam! Garniazda! Plaża Ninjago City pod Garmadona. Powiem wam jedno, fajnie to wszystko wygląda. Miły początek, a już mamy jakie emocje, dalej! Więc dobrze. Atakują plażę, trzeba ocalić tych ludzi! Wykrywam w okolicy grupę wrogów. Plus cywili i dwóch ninja. To my, Zane. Więc analiza się zgadza. Czy Garmadon nie ma innych miast do podbojów? Daleko odpłynęliście od akwarium. To nie są takie ryby. Wiem, Zane. Lepiej zacznij jednak. No i tak to wygląda. No co ty? Trzeba będzie jakoś przejść górą. Okej, więc już powiedzmy, że mogę mówić. Dobra. Strasznie w tej grze dużo oni mówią. Bardzo. Więcej niż dotychczas to bywało. Więc tak, co tutaj mamy? Jest chyba jakieś cisze słuchawki. Znaczy, no, słuchawki. Bo tak patrzę, że to dosyć głośno jest. Tak u mnie przynajmniej, u was pewnie normalnie w miarę. A więc okej, przytrzymaj celuj, to myślę, że tyle jestem w stanie zrobić bez żadnego problemu. Tak patrzę na ten czas, tego odcinka już trochę czasu tego minęło, a jesteśmy na początku misji, więc powiem wam, że też to tak wygląda. Myślę, że nie ma co budować się tego dłuższych niż pół godziny. Więc jeśli będzie trzeba, to będę robił cięcie. Macie u mnie darmowe sorbety! I tak to będzie wyglądało, to jest mapa. Znaczy sam lód? Mapa nam oczywiście nie jest potrzebna. Tutaj coś zrobiłem, więc pewnie tutaj jest wejście. Dokładnie tak, więc spoko, można iść dalej. Powiem sobie na razie tym działem. To całkiem ominiemy barykadę. Nie zawsze zachowali, ale sądzę, że mogę wejść. Strzelaj, Blackfusie! No i dosyć długo się tutaj buduje to wszystko, ale w sumie to jest to mniejsza. Jakoś sobie poradzimy oczywiście. No i zobaczymy ogólnie, jak tam, czy nam się uda pokonać Garmadona wkrótce. Chodzi o balans. Czy też nie, ogólnie słyszałem, że ta gra jest dosyć krótka, więc tak, w sumie... Jak już to mówiłem chyba wcześniej, więc w sumie na spokojnie.
Potem będziemy sobie go po prostu maksować. No i tutaj mamy oczywiście, albo raczej nie oczywiście, albo po prostu mamy. Niech to ja cię zakleszczę! Lepiej się nie zbliżać. Jakbyś w rządku innego wylazł. No co? Aha. Dziwna zasada, ale mi się udało nam się. I w ten sposób możemy strzelić w ten gong, który spadnie za chwilę naszego przeciwnika. Aż mi szkoda, aż mi szkoda. No ale niestety tak bywa. No i popatrzcie, tyle w momencie. Podziękujmy mu kiedyś. A my możemy. Już niedaleko do plaży. O nie, zapomniałem o sobie. A my możemy ruszać. No właśnie dalej, tutaj trochę tak już jakoś się powie zatrzymała. Ale jest mniejsza. Mieliśmy tam dopłynąć 10, zostało 9 czy tam 8 7. No i spoko. Tak sobie powiedzmy oczywiście. No ma taki atak, ma taki atak. Wszyscy mają w sumie dokładnie te same ataki, tak patrząc na to. Czy to po prostu się później one uda się troszeczkę inaczej one używają, przynajmniej tak to na początku wygląda. Okej, pograłem 5, mamy teraz silniejszego i to pewnie tak w kółko będzie, w kółko. Mniejsza ma tak być, więc niech i tak będzie. No i popatrzcie, są nasi przeciwnicy, albo przynajmniej jeden i może jakiś silniejszy. Wcześniej był Berserker, a teraz może ktoś inny. Oparcie, bo to jest znowu ten sam. A więc dobra, ja go pokonam z tego kombu, tak się zrobił. No i też na pewno widzicie, udało nam się to zdziałać, a więc kolejny silny pokonany. I tu ostatni jest już też dokładnie w tym momencie pokonany. Okej, mi tam pasuje. I można iść gdzieś na pewno dalej. A tu z góry już brakuje. No pewnie przeciwnik, ale można dzięki temu zdziałać kolejne rzeczy. A więc mi tam oczywiście to podoba się. Nie powiem, że nie. I już tutaj odblokowane kolejne przejścia, więc chętnie się udam. Obrony zatokę, nowy cel, więc też będziemy mieć radę. Mam przynajmniej taką nadzieję, jak będzie. Chyba trzeba się będzie powspinać. Tak będzie. No i mamy nowy żeton ninja obrotności i sobie możemy kupić coś dodatkowego. Czy one kosztują jeden? Chyba tak. Zobaczę, co tutaj mamy. Podblokuj. Aha. Większe obrażenia, jeden atak z serii plus magnes monet, przeznaczenie zdrowa i tak dalej, i tak dalej. Może sobie wymaksuję górę najpierw, co myślicie? Nie wiem, ale sobie tak zrobię. Więc tak to wygląda. Okej. Okay. A więc cóż, my tu mamy 4 metry, 3 jednostki, więc spoko. Czyli pewnie coś na chwilę będzie mogło działać. On tu niby coś sobie je, więc niech je, przecież go nie mogę, więc niech będzie. Ale ci już chyba chcę uważać. O, jest silniejszy, więc niech go tutaj w kombo bierzemy oczywiście. Teraz na szybkości. O, halo grą. Ej, co jest? Trochę dziwne, ale w sumie śmieszne. Dobra, poczekajmy po prostu sekundę. O, może tak go też pokonać się będzie dało. No nie dało. A nie, to nie był ten. Dobra, nieważne. Mój błąd. Ale mnie biją tutaj. Czemu ten drugi stoi w miejscu? No czemu ja tak było na ogólnie też wstałem? Tego to ja też nie wiem. Może kiedyś się dało. Zobaczymy. No i ostatni atak. Prawie. Powinien być za chwilę. Ojej, no nie mogę zmienić postaci jako Berry, tak które szerszy. Dobra, no po co to jak już koniec walki? Jeżeli przedłużyć mi czas, no niestety. Albo wtedy, okej. Okay. Silny pokonany oczywiście, więc ja biegnę sobie dalej. Mam też super umiejętność do użycia, więc pewnie też niedługo ją odpalę. Nie wiem, wezmę może tą Lio, bo tak coś mi bardziej pasuje na to miejsce. I chyba mam rację, a więc spoko, to mi się podoba. No i tu pewnie będziemy mogli po prostu najzwyczajniej w świecie przejść dalej, czyli to co zrobić musimy, albo na przykład to się zatrzyma, też tak być może. No i mogę właśnie, widzicie, chyba iść dalej po tej kładce, więc się chciałbym oczywiście tym na tą chwilę zająć. Proszę, niech to jak zwykle. O, dobrze, elegancko, to mi się podoba jak najbardziej. Teraz można sobie zwyczajnie przez to przejść bez żadnych problemów i iść właśnie coraz dalej. Dobra, te skupy są dosyć fajnie. Tutaj mogę sobie... Nie wiem, mógłbym sobie zjechać po tamtym. Pożar! Ale mniejsza. Mija włada wodę, więc
później poradzimy coś sobie, oczywiście z tym, nie ma żadnego problemu. Więc dobra, powoli wbijam trzeci poziom, są czwarty, więc też fajnie, nie powiem ci nie. A więc tak, pora to jest tutaj gdzieś z przodu chyba. Nie, nie widzisz, że się pali? Czemu ktoś czegoś nie zrobi z tym ogniem? Każdy widzi, że się pali, ale nikt nie ma czasu, bo trzeba datować miasto. W sumie ogień przed ogniem też. Ale nieważne. Dobra, mamy gościa. I co my tu możemy działać? Nie widzę. Przynajmniej na ten moment. Tu też nic nie widzę. Muszę się podrapać. Sekunda. No i dobra. Co my tu możemy zrobić? Zaraz się dowiemy. A tam już będzie ta plaża, więc też fajnie. O, po dachach mogę, na dach mogę wskoczyć, ale już za bardzo po nim chodzić się zbytnio niestety nie da. Jak będzie jakaś scenka, jakiś mnie, kto od razu mówi, że się napije, więc pewnie będzie sobie wystrzelił, jak pije wodę. To tak na przyszłość. Taka informacja krótka. Więc dobra, okej, okay, mamy tutaj już zbudowane coś. I mogę dać albo w prawo, albo w lewo, może przyciągajmy w prawo. Bo tu niby woda musi dojść, tak coś mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba mamy rację. Tak, chyba miałem rację, czyli to będziemy musieli tak budować po raz kolejny. A więc zbiorniki napełnione, teraz wystarczy tylko wystrzelić, więc to sobie burzymy, niszczymy, jak zwał, tak zwał, i budujemy stronę lewą, lewą. Czyli to, co właśnie zrobić na ten moment musimy, a więc mi tam jak najbardziej jeszcze wszystko podoba, tylko poleciała, no i tyle. Więc dobra, powoli też dochodzimy na tą plażę. To zaraz za tym mostem! Więc mam nadzieję, że też powoli tu już kończymy, zobaczymy. Okej, znowu bomby poleciały, więc znowu tam się pali. Ale ogólnie fajnie to wszystko. Tutaj to przynajmniej wygląda. Fajnie, dobra, mamy coś wykonanego, złoty klocek. Więc też mi pasuje taka sytuacja. Czemu by nie, przyda się na pewno później. Albo nawet i wcześniej, zobaczymy jak to jeszcze będzie. Okej, a tutaj mamy jakieś elementy do budowania zapewne, więc ja bym za chwilę to chętnie zbudował. Musimy coś zbudować. Tylko musieć to musieć, a jeszcze umieć to umieć. Dobra, mniejsza, zniszczę może tą fajnie, jest szkoda trochę, ale już trudno się mówi. Tego raczej nie mogę zburzyć na ten moment. Więc tutaj jest jakiś element jeden, który mi po prostu to wszystko blokuje. A więc musiałbym go za chwilę znaleźć. Może to gdzieś tu? Do wody się skoczyć da. O, tutaj coś z przodu jest. Nie, nie za bardzo. Może tam coś zbudować, to jest raczej pewne. A jak tego na chwilę obecną jeszcze? No niestety tak do końca. Nie wiem, więc trzeba się dowiedzieć. Może tego do kina. Teraz chyba się da. Nie da się. No bo coś mi tu cały czas blokuje. Może ten kontener, ale dynamit. O, wiem co trzeba zrobić. Mogę kamerę obracać w tej grze? Coś powinien móc. Czy on nie może mi wysadzić z tego miejsca? Takie pytanie. Sobie tutaj stanę i poczekam chwilę. Zobaczymy, czy nic się nie dzieje. Zaraz strzeli, chyba nic. Dobra, pomysł chwilowo, nie wiem jak to przejść. A to w ogóle da się zniszczyć? Nie da się tego zniszczyć. Tu mi coś gdzieś blokuje, bo powinno być, mi się wydaje to. Ale nie ma. Patrzcie, jest tych elementów. Dużo. No i to mi się właśnie nigdy nie podoba. O, dobra, mój błąd. Wszystko już chyba będzie za chwileczkę jasne. Więc jeden i drugi. Dobra, no i powinienem móc nas to budować, tak sądzę przynajmniej. O, mogę. Czyli wszystko się wyjaśniło, więc chociaż tyle dobrego. A więc jak dla mnie pasuje to. Oczywiście, że tak. Ale patrzcie, jak to długo się buduje. Tragedia z tym jest. No, straszna tragedia. No, ale już mniejsza o to. Więc działka gotowe. Więc teraz można sobie tutaj właśnie sobie patrzę, że one na hita nie są. Chyba, że wtedy źle celowałem. Może i też źle, faktycznie. Dobra, jeszcze
jeszcze trzy tylko, więc już. Ale skoczyłem. Nie czym skoczył. Więc już malutki. Okej. Okay. Ten tu z przodu. I ostatni. Namierzony. A jak tak? Czyli mamy zapis. Mowy ninja o brudności żeton. Brudności. Biorę sobie większy zasięg szarży, to się oczywiście przyda. Mam sobie pokroić wszystko, nie wiem czy to ma, czy to dobrze, czy źle, ale będę się przejmował, może być, mi to nie przeszkadza. Możemy wykorzystać te łodzie. Wykorzystamy, ty nie musicie się bać. Więc ponownie na miejscu i ponownie pewnie nas atakują, a może nie, przejdź po prostu, może coś mi to... No nie muszę ich bić chyba, no to spoko. Więc łodzie to chyba są te, co nie? Taka bitwa morska. Może, zobaczymy. Okej, okay, jestem w wodzie. Dobra, to jeszcze jest drabinka, więc na spokojnie mogę się wspiąć tutaj na górę. Okej, elegancko. Prawie, że. No i tak, tutaj chyba oni są uwolnieni. 13 tutaj gdzieś metrów, jednostek czy okolwiek. No dobrze, tam mam iść, na pewno tam mam iść. Więc zaraz zobaczymy, co tu mogę zrobić. O, właśnie w tym kierunku. Ja oczywiście idę przed siebie, jak żeby inaczej. I tak, obstawiam, że tędy, więc od razu tędy pójdę. Strzelają cały czas we mnie też tak śmiesznie to wszystko, no to jest tak może być widocznie. No i pięknie przejście dalej, powiedzmy, że odblokowane, tak mi się przynajmniej wydaje. A więc oczywiście na plus wszystko. Co my tutaj mamy? Zamknęli bramę, by powstrzymać siły Garmadona. Naprawdę świetnie im to wyszło. Potrzebne będzie coś, czym to otworzymy. Czyli znowu lewa prawa, więc w takim razie niech będzie jedno gotowe, a drugie czy to się otwiera automatycznie? No niezbyt. Myślałem, że jak to zniszczy, to mi się to zepsuje, jak wy myślicie. A dobra, czy jednak nie zepsuło się. No to mniejsza. Czyli druga strona też za chwilę będzie otworzona. A więc świetnie, czyli o to chodziło. Można iść dalej, punkt kontrolny mamy. I ja biegnę przed siebie za chwilę chyba. No tak, jest plaża. Więc może za chwilę będzie walka, na to liczę i taką mam cichą nadzieję. Zobaczymy za moment. A póki co... Rozwalili molo! A to muszą... Nie gorąco wam w jakich rzeczach? A tutaj mamy 30 aż 20 zawodników przeciwników do pokonania. Dosyć spora ilość, ale w sumie... Do znieść dobienia jeszcze. O, tego coś nie mogę. To właśnie zajmę się tymi. Nie powiem, że te chwili nie potrwa, ale w sumie dobrze jest. Jakby tak nic strzelał, to by trzeba jakiś damage, jakiś mały chyba. Taki mały. No, w sumie może być. Jest okej, okay, powolutku nam to wszystko już ładnie wychodzi. Kolejni przylecieli, pewnie tak, ale muszę i tak robić jeszcze 10 około. Więc niech przychodzą wszyscy, żeby mówić ich wszystkich naraz. I witam. Taka opcja pasuje, a jak tak, więc okej. Okay. Są kolejni, więc 10 zostało. 10 zostało. Więc jest dobrze i tam jakiś jest jeden silniejszy, no niestety... Zej, nie boisz się rekinów, prawda? Ja się nic. Okej, dużo tych animatów, dużo tych filmików jest tych strasznie, no jak są, to niech będą. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Ale sobie mogę do pieniądze pobierać. Nie dajcie się odłowić! Kombo z tej skórki? Nie, nic. Nie, ładnie. Czekam sobie, pokonam tych dwóch innych może. Też to w sumie będzie. Wracajcie do oceanu, zębacze, zanim powysychacie. To
Powiedzmy, że mi się udało, bo chyba potem zresztą to oczywiście kolejny spad, bo ja bym zrobił inaczej, już widzę, że takich sytuacji będzie w tej grze naprawdę bardzo dużo. Pojawi się kolejny, no mocny, nie powiem, że nie. Jeszcze musiałem z tego odpalić, z tego kombosa. Zawsze pech, a idę przed siebie, bo już widzę, że tu nie ma chyba sensu takiego wielkiego z nimi walczyć, więc sobie po co to robić. Jak może iść dalej? Kilka tysięcy monet i będę miał zdobyty kolejny poziom, a więc też mi to oczywiście pasuje. Jest taka wolna przestrzeń, więc powinna być za chwilę walka z Garmadonem kolejna, a może też nie, za chwilę się przekonamy, więc zobaczmy. Póki co jego słubusy, no dobra, może być. Wygląda, że nie będzie długi, tak patrzę, bo już ma dość sporo czasu. Długie są te misje strasznie, ale okej, mecha krab, jak widzieliście. Musimy pokonać mecha kraba. Dobra, jest spoko, ja sobie powiedzieli, mam nadzieję. Pomoże teraz, czy coś? Tak, to może być. Tylko, że niestety to robi się seriami. Czyli jeszcze ta jedna seria i będzie Krawik pokonany. A więc dobra, bo tak jak widzicie, połowa życia mu już zeszła. Czyli w sumie dosyć łatwa jest ta walka. A pewnie po niej nastąpi walka z bossem, czyli z naszym Garmadonem. Na to liczę, a jak będzie, tak będzie. Jeszcze mnie tyle w temacie. Mogę? O, mogę, chyba. No i elegancko, czy pokonaliśmy gościa? Pokonaliśmy gościa, więc mi tam pasuje oczywiście. Dobra, świetna sprawa. Tak jak ta misja, która jest niestety tak długa, że to jest masakra jakaś. No okej, tam są przynajmniej już drony, znaczy mechy, więc może to oznaczać, że będzie jakaś poważniejsza walka. Kolejny żeton ninja obrotności. Więc ja na szybkości kupuję ostatnią umiejętność tych górnych, a więc świetnie. I sobie cofamy stąd. I pędzimy na spokojnie dalej do mechów, które są tutaj. Elegancko. Bez pośpiechu, Nia! Wiemy, gdzie znajduje się Garmadon. Zmierzamy na miejsce. Okej, dojdzie o piąty, wydanie ostateczne, czyli świetnie. Powiem wam, że szybko te rozdziały lecą. Coś szybko sprawdzę. I jako, że odcinek już trochę spadł w tym momencie, bo zakończymy, mi też się podobało. To subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I z wami żegnam, trzymajcie, cześć!